Cześć. W tym filmie przedstawię działanie aplikacji Legimi na czytniku Onyx Booksnowe. Jest to aplikacja zainstalowana za pomocą sklepu Google Play. W tej chwili mam wyłączoną optymalizację. Uruchamiamy aplikację. Załadował się ekran startowy. Statystyki czytania. Ostatnio czytana książka. Tu załaduje nam się, jeśli mamy włączone połączenie Wi-Fi. W tym miejscu możemy przeglądać ofertę Legimi. Możemy wyszukiwać książki. Możemy sobie określić, co ma być wyświetlone, czy tylko książki w abonamencie. I zobaczmy jeszcze ten według kategorii. No, wybierzmy sobie jakąś książkę. Klikamy, ona zostanie pobrana na czytnik. I w tym miejscu powinien się zamiast przycisku pobierz pojawić przycisk otwórz. Wróćmy na chwilę. O, właśnie, pojawił się przycisk. Wróćmy sobie. W tym miejscu mamy książki, które są dodane na półkę. Możemy je wyświetlić w dwóch trybach, w układzie listy albo w formie taki sposób. Książki, które są oznaczone tą strzałką w dół, znajdują się w chmurze. Możemy je z niej pobrać na czytnik. Wystarczy tutaj dotknąć. To rozpocznie pobieranie. Książki bez takiej ikony zostały już pobrane na czytnik. Nie, tu jest pobrano publikację. Cóż, wyłączyłem niechcące aplikacje. Zobaczmy, jak wygląda zmiana stron. Najpierw jest wczytywanie, wczytywanie. Ładuje taką czcionkę, zaraz potem zmieni ją według trochę własnego widzimisię na wytłuszczoną. W tym miejscu mamy ustawienie tryb nocny. Jest tutaj zupełnie bezużyteczny. Możemy czcionkę powiększyć. Niestety trwa to trochę. Możemy sobie wybrać inny krój. Spróbujmy wymusić te. Inkonsolata. A. Weźmy na razie taki dla celów testowych. Niezbyt ten. Jak wygląda zmiana stron w trybie zwykłym? Widać tutaj lekki poślizg. I znowu ten irytujący komunikat. Wczytywanie to jest. Ogólnie, gdyby nie to, to ta aplikacja byłaby całkiem znośna. Jest zmiana stron tutaj odbywa się bez większych. A jednak z pewnym widocznym, dość wyraźnym opóźnieniem. Jednak da się do tego przyzwyczaić, ale na pewno to nie polepsza komfortu czytania. Po jakimś czasie trochę nazbiera nam się po przeczytaniu kilkudziesięciu stron. No, zrobi nam się ghosting. I to już no, będzie wyglądało trochę słabiej.
Zobaczmy, jak zmiana stron będzie wyglądać w przypadku uruchomienia optymalizacji. Przytrzymujemy, wybieramy Optimize. Włączamy kontrast. Włączony regal. Odświeżenie co dwie strony. Może dajmy co 5. Jedziemy. Tak, wybierzmy sobie. Sanchez. Okej. I tu pojawia się jakiś taki pewien błąd polegający, że o, wreszcie zniknęły mi te paski menu. Można zmieniać stronę gestem muśnięcia lub dotknięcia w boczną część ekranu. Tu też jest widoczne pewne opóźnienie. O, co kilka stron następuje pełne odświeżenie ekranu. I znowu ten irytujący komunikat wczytuję. Cóż, co? Możemy wyszukiwać w tekście. Działa to stosunkowo sprawnie. Tu możemy dodawać zakładki. Tu znajdziemy bardziej zaawansowane ustawienie czcionki i układu tekstu. Możemy ustawić wyrównanie do lewej. Włączyć lub wyłączyć marginesy. Interlinie, niestety ten suwak jest bardzo mało precyzyjny i regulacja jest bardzo trudna przy jego pomocy. Gradient tła, jasność systemowa i tryb nocny. No to w przypadku czytnika to są funkcje praktycznie bezużyteczne. Tu są pewne ustawienia bloków, a tu są ustawienia konta, czyli informacja, nazwie konta użytkownika w logowaniu i w przypadku, jak mamy, gdy mamy abonament z limitem stron, no to liczba stron, które nam pozostały do wykorzystania. To było na tyle. Dziękuję, cześć.